Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Moi drodzy, ostatnio otworzyliśmy tę bramę, jak widać pułapki się również wyłączyły. To już nic nie robi, a my ruszamy w dalszy poziom. Tutaj już właśnie nie jest miło od samego początku. Kiedy obierzesz wroga za cel, wciskając prawy przycisk myszy, Lara będzie mogła wykonać specjalne manewry, takie jak unik czy strzał w głowę. Prawy? A. Tak. Kiedy zaatakuje cię rozcieczony wróg, a ekran się rozmarzy, przesuń się w dowolnym kierunku i naciśnij F. Kiedy trzymasz przeciwnika na celu i wykonujesz unik, poczekaj, aż celownik zabłyśnie. Jeśli w tym momencie oddasz strzał, trafisz wroga w głowę. Dobra, no chyba nam się udało. To się nam bardzo przyda, jeżeli chodzi o walki z bossami. Ja tego, mówiąc wprost, nie umiem, ale chyba się nauczę pomału. Warto będzie ćwiczyć na jakichś takich podstawowych przeciwnikach, ewentualnie później jakimś fartem nam się to uda zrobić. Dobrze, kolumny. Czy na dole coś jest? No, jest w tym wypadku, a nawet jeżeli nie ma, to i tak musimy zejść w dół. O proszę, apteczka na dzień dobry. No to co, możemy ruszać w takim razie tędy. Wow, aż się kamera wzięła do dziwny taki sposób. Zrobiła. I mamy drugi poziom, Wilka Bamba. Jesteśmy we wiosce, można powiedzieć. Wygląda naprawdę fajnie. Nie spodziewałam się panów tutaj. Czemu muzyka nie ucichła jeszcze? Oj, nie wiem. Ale mamy punkt kontrolny. Tak jak wspominałam, raczej na jeden odcinek... O kurwa mać! Niedźwiedź! Teraz? Ja myślałam, że później. Ja pierdolę, ale się zesrałam, nie? Jezus, ale się wystraszyłam. Jeszcze nigdy się tak nie wystraszyłam. Nigdy. Kurde, nigdy. Tu nie ma chyba dźwigni, tak? Tak, no nie mamy żadnych przedmiotów. Ale mi serduchowali, nawet sobie nie wyobrażacie, nie? Ciśnij E. Czy tutaj się nurkuje w taki sam sposób? Dokładnie. Tutaj jest szansa, że Larę utopię, bo już źle wlazłam. Także wypłyńmy, bo już nie umiem pływać. Tutaj trzeba w dół od razu. Kurde, gdzie jest to wejście? Tutaj. Ja się utopię, nie? Albo naprawdę będą ostatki sił. A jak się nie utopię, to naprawdę będę... O kurde. Jezu, nie wiedziałam. Używaj tej apteczki. Uhuhu. No to było niemiłe bardzo. Uff, ale się udało, przynajmniej żyje. Wiecie, mi się wydawało, że ten niedźwiedź to wylatuje teraz. Chyba, że będą, kurde, dwa niedźwiedzie, nie? Wtedy będę w szoku. Okej. Spadłam. To nam się przyda. Puść to. To sobie możemy otworzyć.
Tu mogę wejść. Co my tu mamy? Amunicja do strzelby. Nie mam jeszcze strzelby. I mamy klucz do wioski. Aby obejrzeć przedmioty, trzeba tab. No dobra. Tu jest jeszcze apteczka. Że to akurat bym zebrała sobie. Kurde, byłam pewna, że ten niedźwiedź to wyleci teraz, nie? Chyba, że się skrypt zepsuł. Tam na górę mogę się dostać. Tutaj mamy już też wrogów. Słyszałam. Wow, shit. Gościu, gdzie jesteś? Dobra, B, V, cokolwiek. Oho, nie umiem tego robić. No, już się zaczynają schody. Wiecie co? Będę chciała spróbować tam wejść, bo możliwe, że tam jest apteczka. Nie, nie da mi to nic, bo tam byłam. Dobra, nieważne. Prawie umarłam. Cudownie. Jakieś apteczki dla mnie? Byłoby przemiło. Wow, a ten był troszeczkę słabszy. Wilczek. Dobra, kolejna brama jest przed nami. Ale mi ciśnienie skacze. Dobra, tu nic nie znajdę. Mogę ruszać w takim razie dalej. W ogóle dzisiaj coś się nie wyspałam. Budziłam się całą noc i po prostu oczy mnie teraz szczypią po prostu niemiłosiernie. Załatwiałam dzisiaj ostatnie sprawy urzędowe i po prostu... No, zawzięłam się, żeby jak najwcześniej jechać i to być może nie był wcale aż taki dobry pomysł. Nietoperki są? Nie ma nietoperków? Nie ma. A w tej wodzie to coś jest? No nie wydaje mi się. A, dobra, nie musiałam w ten sposób, okej. No jasne, że będą mi uprzykrzały życie. Dobra, to zaskaczemy. Mamy nasz cień, cudownie. I mamy pierwszą rzecz ogarniętą. Teraz przydałoby się to zrobić po drugiej stronie, ale musimy teraz wejść od drugiej strony. Tutaj nietoperze? Nie. Pomieszczenie do złudzenia przypomina tamto, natomiast jest troszeczkę inne. Tylko, że tak. Tutaj trzeba mieć plan na wspinaczkę, bo... Coś mi nie pasuje, przecież tutaj nie doskoczę. A jednak. Okej, myślałam, że wpadnie mi Lara do wody. Ale to tam? Tak. Och, czasami się trzeba tak zastanowić. Wow! Ale to była jakaś dziwna ścina. Nie powinno się to w ogóle wydarzyć. Dobra, tutaj chyba znowu będą nietoperze. Dobra, mamy to z głowy.
No i możemy otworzyć drugą część. No i fajnie, udało nam się otworzyć kolejną bramę. Brzmi dobrze. No i fajnie. Tutaj się przygotuję na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy coś mnie tutaj zaatakuje, czy nic. Wydaje się, że jest bezpiecznie. Ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Tam aż kusi, żeby na dół zejść, co nie? Tam coś jest na dole? Na pewno jest amunicja do shotguna. Ale wiecie co, prawda jest taka, że jeszcze potem będę narzekać, że mam tej amunicji za dużo. Niech sobie tam leży i się świeci jak psu jajca, zostawiam ją w spokoju. Dobra, wiecie co, nie mogę. Po prostu nie mogę, bo mi to nie da spać. Wracam tam. No jasne. To było zbyt oczywiste. No i dobra. I dzięki temu chyba będziemy mogli wrócić. Albo i nie. Ale dlaczego? A, bo tutaj nie ma tego wejścia. Dobra. Słuchajcie, nie dałoby mi to spać, naprawdę. A prawda jest taka, że nas i tak to nie zbawi. No i dobra. Super. No to możemy lecieć teraz dalej. Tu i tak się potrzeba puścić. Wow, tu wyjątkowo nie ma wrogów. A, do tyłu, dobra. Ała! No nie mam już apteczek. Na szczęście się nam to udało. Jako tako. Powinnam jeszcze jakieś zdobyć, no bo bez przesady, że nie. O! To już koniec wilka Bamby? No dobra. Tak, chcę zapisać postępy. Tak, zapis. Tak. A, bo już kolejny poziom to jest Zaginiona Dolina. Dobrze, moi drodzy, to w takim razie zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten film, a w kolejnym zbadamy Zaginioną Dolinę. Trzymajcie się i cześć!